Czy implanty tracą ważność? Są firmy, które dają dożywotnią gwarancję na implanty. Jedyne zagrożenie dla implantu są to uszkodzenia mechaniczne, które mogą być spowodowane na przykład wypadkiem samochodowym od pasów, od deski rozdzielczej. No ale to implant to tak jak ciało człowieka też przy urazie może ulec uszkodzeniu. Z tym, że ciało ma zdolności regeneracyjne, a implant nie, więc wtedy jest wymóg usunięcia implantu, jeżeli dojdzie do jego pęknięcia. Czy można skorygować efekty wcześniejszej operacji? Czy implant można wymienić? Do pierwszych 6 miesięcy w ogóle nie powinno się wykonywać żadnych korekt, gdyż jak powiedziałem wcześniej, przez pierwsze pół roku implant układa się piersi i piersi się kształtuje na nim. I dopiero po 6 miesiącach można powiedzieć, czy efekt jest satysfakcjonujący, czy nie. A najlepiej to wykonać zabieg korekcyjny po roku. Czy implanty mogą przeszkadzać w uprawianiu sportu? Mogą przeszkadzać w uprawianiu sportów ekstremalnych, związanych z urazowością. A w uprawianiu sportów klasycznych nie powinny stanowić żadnej przeszkody. I nie stanowią żadnej przeszkody. Czy po odchudzaniu implanty mogą nie pasować? Pierś ma dwie komponenty, część gruczołową i tłuszczową. Każde odchudzanie powoduje utratę tkanki tłuszczowej. Jeżeli jest dosyć masywne, może dojść do utraty tkanki tłuszczowej w obrębie piersi. W zależności od tego, ile tego tłuszczu było w piersi, no to może dojść do opadnięcia piersi i efekt jędrności zostanie utracony.